Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem Radem. To jest kolejny odcinek z symulatora SimRail. Dzisiaj kontynuujemy naszą podróż do Warszawy. Można powiedzieć wschodni, tu jest Wirochów, ale scenariusz kończy się za Warszawą Wschodnią. Dla ekspresów, tylko po to, że pociągów osobowych. Tego nie jestem w stanie pojąć.
wjechaliśmy w strefę gotów i już po prostu wjazd jest na stoi. Klikam wyjazd. I się musimy dotłoczyć do semafora. Gdzieś Pendolino pojechał. I co tutaj się dzieje? Czemu my stoimy? Przepuszczamy 13.145, czy o co chodzi? 16.45. Nie. Grodzisk Mazowiecki do 91.990. Będzie wyjazd? Zaraz puszczamy Pendolino i polecisz pod... Znaczy to był pospieszny jakiś, więc prawdopodobnie idę mu takim. No cóż, do tej pory nie wiem, na co my tutaj czekamy, nie? Bo może i na tego regionalnego. Może on musi wjechać, żebyśmy mu pojechali. Dobrze, pociąg regionalny wjechał, tak? On jakoś tak dziwnie zahamował. Dobrze, i co teraz?
Może tego najpierw wypuszczą. 9145. Jedzie to jakiś ten. Co to jedzie? Pindolino. A, bo to bot jedzie i dlatego ja go nie mam w rozpisce. A. A oni zaraz zamiast mnie wysłać tutaj dalej prosto, tak jak to zrobił ten gościu z Wyrodziska Mazowieckiego, to oni czekają, aż Pendolino przejedzie, że mnie tam puścicie. Ciekawe, zamiast kontynuować, tak jak tamten. Skoro nic i tak po tym sznaku na razie nie jedzie. Ciekawe. Te boty za sobą. No i co, na co teraz czekamy? Na zbawienie, czy nie wiem. Ja kocham te boty, nie? Boty w tych symulatorach, kończeniu, dyżurni, to są najlepsze rzeczy, jakie mogą być. Nigdy nic nie jedzie tak, jak powinno. Szybciej pojedzie. Przejeżdżenie tędy by było szybciej jechać po prostu ze 120 cały czas. Rozpędzamy oczywiście 4 minuty już mamy opóźnienia, nie? Przez te wszystkie kombinacje. Ale była jazda bezprądowa, więc musieliśmy spuścić moc. O, 5 minut spóźnienia, super.
Dobrze, drodzy Państwo, ale już do Warszawy wjedziemy sobie. Znaczy, no już jesteśmy we Włochach, ale no... Już normalnie do Warszawy Zachodniej wjedziemy sobie w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z Wami żegnam. I do zobaczenia, na razie, cześć, pa.